What's happening now? Hey, get her out of here! This is a bad move! Go! You're just in reach! Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Devil May Cry 5. Misja... Możesz mi tak nie strzelać, kochany, w fotelu, dziękuję. Misja 13 i misja 14 czekają nas w tym odcinku. Dobra, dajcie mi chwilę. Dobra, wszystko ogarnięte. Rozpoczynamy w takim razie misję. Dobra, 13 to była która? Teraz muszę sobie przypomnieć. A, to jest ta. To jest to combo Nero i... Nero i Dante, jak pamiętam. Kurde. Dobra, to jakoś poszło. Tyle dobrego. No, nie dostałem podczas tej walki, to już jest na plus, nie? Dobra, szybki check, bo Jezu, tak rzadko używam tego miecza, że zapominam połowę po prostu jego kombosów. Dobra, tutaj dwa strzały, pauza i szybkie naciskanko. Trzymaj i puść, kiedy świeci. W powietrzu. Żądło to wiadomo. Najwyższy czas. A, przód, tył i tyk. I potem zagryw... A nie, czekaj, nie, tu jest. Namierzenie do tyłu i atak. Tutaj tył, przód, atak. No, podwójna zagrywka, kiedy wykonam zagrywkę. Przytrzymaj i puść. Dobra. Na końcu jest duże żądło. Dobra. Tyłujące. Get lost! O nie. Come on! Wiem coś o nieobrywaniu. Come on. Koniec? Yep. Dobra. Powiedzmy, że to jakoś wyszło. Choć, jak mówię, jak mówiłem wcześniej, wyszło spoko, ale mogło wyjść lepiej. What? Jak? Jak ja tą deskę nabiłem? Halo? A w sumie dawaj.
No, udało się. Boże, serio, te durne grzyby mi namierza. Jesus. Czy grzyby, grzyba właściwie. Ja pierdzielę, no po prostu nie wierzę. Dobra, mamy tutaj... Gdzie ona jest? Tutaj, dobra, życie na full. Białych kul nie ma. Dobra, to lecimy do trzeciej i ostatniej areny. Oh, fuck you! Nice! No? Zapraszam. Pięknie! Zdechło. Teraz kolejna. Pięknie. A ten skąd się tu wziął? Pewnie. No, co do jasnej cholery? Stop.
Może najbardziej irytująca rzecz, jeśli chodzi o ataki z dystansu Virgila, jest taka, że Nero na przykład jednym naładowanym strzałem był w stanie zniszczyć tego grzyba praktycznie od ręki, nie? Virgil potrzebuje kilkunastu takich mieczyków, żeby rozwalić tego grzybka. A to trochę boli. Dobra. Coś dalej. O, tam jest grzybek jeszcze ewentualnie. Jeszcze któryś? To z chęcią przygarnę. Już mówię, czas misji totalnie zlewam, nie? Bo to się nie liczy kompletnie już. Ale już chyba wszystko, tak mi się wydaje. No. Dobra, to lecimy. No i ładnie, nawet eskę miałem ogólnie za całość. Także pięknie, za pierwsze podejście meseczka od razu. Co mi się bardzo podoba. To jest 14, to jest ta chyba pierwsza, kiedy... To jest ta pierwsza misja rozłączana. Tu się jako V chyba chodziło, prawda? Jeśli dobrze pamiętam. A nie, to jest chyba od Nero? Nero? Ja, od Nero. Dobra. No. Ej, nie pamiętam, że jak Nero mógł tak robić. O! O, a nie! Nie, dobra, dobrze kojarzyłem, to jest jako ten. To jest jako V. Dobra. Czyli to po prostu skrócenie dla mnie było. Czyli dobra, mamy rycerzyka, Artemidę albo Goliata. No, tutaj nie mamy teraz tych problemów a propos tego, który najpierw odblokowany. Więc myślę, że tym razem zaczniemy sobie od rycerza. Uzupełnimy sobie troszeczkę triggery oczywiście na początku. Czekaj, jak się będzie z nim walczyło teraz? Aż zobaczymy, czy będzie jakaś animacja. Nie. No nie mogę teraz kontra wlecieć, kurde. No i widać, że jego bakter by tego roznosił na kawałki praktycznie. Patrzcie, jak już, ile już mu życia zjechałem. Jakim cudem mi zaliczyło kontrę z tego ciosu, no powiedzcie mi to. No, ładne. No i proszę bardzo, szybko zniszczony praktycznie. Dobra, jeszcze demona grzechu nie odpalamy. Ale teraz pójdziemy właśnie po naszego koleżkę tutaj. Tego, Goliata. I na nim już myślę może być troszeczkę więcej zabawy. Właśnie to ja zapominam o tym, że jak już mam nabity kurde ten pasek triggera grzechu, to albo muszę go wykorzystać, się zmienić się w tego demona, albo najlepiej, jak nie chcę go zużywać i nie chcę, żeby się to marnowało, kolosalne oszustwo.
Widzisz, jakie mój HP zjechałem? Ten będzie podstawowym atakiem, tak naprawdę. Czy jestem sobie zrobił kontra ostrzem na tego piąstkę? Bo jak tak, to byłoby naprawdę zajebiste. Ja potrzebuję mojego triggera. Jezu, prawie! Prawie się udało mi zejść z tego gonga, no. Takie leczenie byłoby fajne. Dobra, się wyleczyłem bynajmniej za tą kulkę, co tam była. No i teraz mogę właśnie przechannelować cały trigger, jaki mam nabity. Do kolejnego paska demonicznego triggera. No i na Artemidzie powiem teraz, powinienem, Artemisie, powinien móc się teraz idealnie do full wyleczyć z samego triggera. Jeśli dobrze walkę poprowadzę, a myślę, że może się to na spokojnie udać. Chyba, że tu by się jeszcze pojawiła jakieś leczenie może, ale chyba trigger widziałem tu gdzieś obok. No, tam jest kawałek dalej. Teraz sobie go zabiorę. Jezus, no patrzcie, wymłócona po prostu jedną przemianą. Masakra. Ale patrzcie, to w ogóle też pokazuje dobrze opis. W sensie, wy tego jeszcze nie widzieliście, ale w opisach tych bossów jest powiedziane krótko, że dla kogoś w pełni mocy nie stanowią oni żadnego wyzwania. Jak widać, dla Virgila właśnie nie stanowili. Dla V już tak, bo V był nie dość, że na skraju własnej wytrzymałości, to jeszcze był tylko połówką Virgila. Więc miał drobne problemy z tymi przeciwnikami. Virgil nie miał żadnych. Bo to, że dostałem tam parę razy, to jest nic. Widać to, jak długo walczyłem z tymi bossami jako V, a jak krótko teraz jako Virgil. Że ja w 20 minut, to mam teraz odcinek, to ja wtedy walczyłem z tymi bossami chyba pierwszy raz. Podkreślam, chyba. Jako Virgil, 25 minut się chyba uporałem z tymi bossami wszystkimi. A tak, tutaj byłby sekret. Teraz pytam jaki, ale chyba... Chyba kulka zdrowia, mi się wydaje. A teraz mnie to nie interesuje. Dobra, to już znowu możemy pominąć. Także lecimy, lecimy. Teraz tak, czy to będzie kolejna walka? To muszę się teraz przypomnieć. Ale chyba tak. A może? O, nice! Jeden taki cios rozwala. Super. O kurde, sekretna misja! Ale gdzie? A, tu jest. Dotrzcie do celu bez dotykania ziemi. Okej, chyba tą misję odblokowałem jako... w sensie, nie na odcinku, ale prywatnie chyba sobie ją odblokowałem i chyba ją nawet przeszedłem. Mówię chyba, bo nie wiem, czy to jest dokładnie ta sama misja, o której ja teraz myślę. Ale jest duże prawdopodobieństwo, że tak. O, i pyk, koniec misji. Okej.
Czy ja to chcę, kurde, jeszcze rozszerzyć o tę jedną misję dla Nero? Dobra. Myślę, że mogę. Bo raczej też nie powinien tamten boss sprawić dużych trudności. Więc dobra, drogą wyjątku myślę w tym odcinku będzie właśnie będą trzy misje, a nie tylko dwie. Tak. Okej, ja mogę zejść na dół? Mogę, poproszę. Bo co, ale jako Virgil mi się nie chce przez to przechodzić. Chociaż w sumie? Może tym by się dało. No dobra. Już trudno. Okej, szybko poszło. No. Cyk. Na górę. Lecimy dalej. Co jest? Okej, no idea, co się właśnie stało. Wow, nie wierzę, że się dwa razy nabiłem na to, na ten atak. Proszę. Którzy przypuszczał, że takie wypierdki mogą być tak irytujące. Nice. Po takiej przerwie już wiem, że to jest koniec walki, nie? Jak nagle w połowie zdania jeszcze śpiewanego i nagle jest te tyn 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 tyn. Okej. Któż tym razem? Baphomet. Okej. Dobra, czekaj. Tu przód? Nie, źle! Kurwa, źle! Lepiej zrobić unik po prostu.
tu, tył, przód. Dobra, nie o to mi chodziło, no ale... To czekaj. Tył, przód. Tył, przód. No, a teraz wyszło. Dobra, mamy leczenie. Lecimy dalej. Patrzcie, jak on to robi, powiedzcie mi kurwa jak. Bo ja się z chęcią dowiem. Okej. I koniec. Nice. Spoko. Tutaj... To sobie mogę zniszczyć. Jest ewentualne przejście, ale to... No ale to mnie tak prowadzi w jedno to samo miejsce, więc... Przejdę sobie tradycyjnie. O, chociaż to nie właśnie, mogę mi na plecy już wejść. To jest ten... Drobny minus. O shit! No. To żegnam. Rest in peace. Najstylowsze z zakończeń walki. Boże, uwielbiam tego Judgment Cut'a. Dobra, mamy to i... czy tu? Tak, to już jest walka z bossem. No i proszę bardzo. Tu? A nie, jeszcze nie, ale za chwilę będzie. Już bliziutko jesteśmy tego miejsca. No. Tył, przód. Nie. Tył, przód. Jesus. O właśnie, to miałeś zrobić. Z samego początku. Jeszcze? Nikt. No i świetnie. Hop! Nie, tam jest sekret. Sekret mnie w tej misji, mnie już teraz nie obchodzi.
Teraz idziemy już tylko dalej. Tak, tak, tak. Tu była pokazówka, że Nero się ma na pieprze albo coś. Dobra, i to jest chyba przedostatnia walka, tak mi się wydaje. A dawaj, kurde. Demon. Pięknie. Błyskawicznie. Ty pokazuj, jak warto oszczędzać sobie czas praktycznie na wszystkim. I na walkach, i na zbieraniu na przykład triggera. Patrzcie, ja teraz lekko zużyłem triggera i już go ma w całości. Ale to tylko dlatego, że Virgil może przerwać właśnie triggera, kiedy tylko ma na to ochotę. Dante niestety zużył tego triggera w całości. I wtedy byłbym już trochę w dupie. Ale dobra, już ją widziałem. Jest. Malphas. Nie tam, tu! Come on! Jesteś jaja se robisz ze mnie? No ej! Bez żartu! Nie no, kurde, nie to chciałem zrobić totalnie. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. No i kurde, akurat się podniósł, no. Ja tak nie ją sklepałem. Zleczyło mi trafienie. Jezu, jak nie wiem, tak wkurwia. Boże, mam za jedną rzecz nienawidzić bossa, to jest właśnie ten boss, za to jak nie da się do niego w ogóle podskakiwać w dobry sposób. Albo kurwa ten atak! Dawaj, pyk. Raz, dwa, trzy. O, i to chciałem zrobić od razu. Żyje? No to już nie. W najchujowszy możliwy sposób ją zabiłem, ale zabiłem, to najważniejsze. Będzie chociaż A? Nawet S-ka. Mua. To nawet jeszcze lepiej. Dobra, i teraz, żebym się teraz dobrze z tego... 16 to jest misja dla Dantego. I to jest też walka z bossem, ale też się do niej idzie tak samo jak do Malphas. Dobra, to najwyżej w kolejnym odcinku też rozegramy sobie kolejne 3 misje fabularne. Znaczy wróć, po prostu 3 misje, no i wtedy się zabawimy też z pieskiem jako Virgil, a to już myślę może być trochę problematyczne. No ale dobra. Ode mnie póki co w tym materiale to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Devil May Cry. Jeśli pójdzie tak samo szybko jak w tym, to prawdopodobnie będziemy się widzieli w przedostatnim odcinku. Zagrajmy w Devil May Cry, na później. Tylko przemy
do końca. Jestem tylko ciekaw, z kim będziemy walczyli, kurde, w ostatniej misji. Czy z Dante? Czy może będziemy walczyli z Nero? Hmm? Dobre pytanie. We shall see, jak to się mówi, nie? Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.